Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Do dalszego studium. Na początku Bóg objawił się we wszystkich dziełach stworzenia. To Chrystus rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi. To Jego dłoń zawiesiła świat w przestworzach i kształtowała kwiaty polne. On utwierdza góry mocą swoją. Jego jest morze i On je uczynił. Psalm 65:7, 95:5. To On napełnił ziemię pięknem, a powietrze pieśnią. Na wszystkim, co znajduje się na ziemi, w powietrzu, na niebie, wypisał przesłanie o miłości Ojca. Obecnie grzech splamił doskonałe dzieło Boże, ale to przesłanie napisane Jego ręką pozostało. Jeszcze dziś wszystko, co stworzone, głosi chwałę Jego majestatu. Nie istnieje nic, co żyłoby tylko dla siebie, z wyjątkiem egoistycznego serca człowieka. Bowiem każdy ptak unoszący się w powietrzu, każde zwierzę poruszające się po ziemi, służą jeszcze życiu innych istot. Nie ma leśnego listka ani źdźbła trawy, które nie spełniałyby swego zadania. Każde drzewo, każdy krzak, każdy list ze źródłem tych elementów życia, bez których nie może istnieć ni człowiek, ni zwierzę. Człowiek zaś i zwierzę z kolei przyczyniają się do życia drzewa i krzewu i liścia. Kwiaty wydają woń, rozpościerają swe piękno ku błogosławieństwu świata. Słońce rozprzestrzenia swe światło ku radości rozlicznych światów. Ocean, źródło wszystkich naszych źródeł, wchłania strumienie z każdego lądu, bierze, by dawać. Mgły wyłaniające się z jego głębi spadają jako deszcze na ziemię, by mogły wydać plon. Życie Jezusa, strona 11 do 12. Pytanie do dyskusji. Pierwsze. Omówcie w klasie swoje odpowiedzi na ostatnie pytania z wtorkowej części lekcji. Drugie. Jak odpowiedziałbyś komuś, kto twierdzi, że nie trzeba troszczyć się o środowisko naturalne, bo powtórne przyjście Jezusa jest już bardzo bliskie? Trzecie. Jak możemy zachować równowagę w kwestii zrozumienia potrzeby troski o środowisko naturalne oraz unikania skrajnych postaw i działań z tym związanych? Dlaczego ważne jest, byśmy nie angażowali się w takie działania, zwłaszcza te mające podłoże polityczne? 4. Zapoznaj się z kwestią korzyści wynikających z wpływów wegetarianizmu na środowisko naturalne w porównaniu z dietą mięsną. Omów swoje odkrycia w klasie. Podsumowanie. Niewątpliwie nasz świat zmierza ku końcowi. Nie będzie istniał na zawsze. Tak Jezus przyjdzie rychło. Jednak prawda ta nie daje nam prawa do niszczenia ziemi. Jako chrześcijanie powinniśmy troszczyć się o świat stworzony przez Boga i oddany nam pod opiekę. Dziękuję.